Spora ilość ludzi uważa, że ich samoocena zależy od powodzenia z płcią przeciwną. Niestety na tym panuje wielka dysproporcja pomiędzy kobietami i mężczyznami. Szczególnie tak jest w latach młodości czy też największej atrakcyjności. To jest kluczowe, ponieważ samoocena krystalizuje się właśnie w latach młodości, nie w wieku pięćdziesięciu lat. Kobiety zdecydowanie częściej bombardowane są komplementami, zaproszeniami na randki są częściej bronione w razie jakichś konfliktów czy przemocy. Dostają uwagę i współczucie na poziomie niedostępnym dla mężczyzn. Mężczyźni nie są też tak wybredni jak kobiety, więc kobiety nie mają podstaw, by się czuć gorzej od mężczyzn w kontekście powodzenia. Mężczyźni zazwyczaj są niewidoczni dla społeczeństwa. By dostać komplement, to musi być święto. By dostać coś więcej i to za darmo, to musi być święto do potęgi entej. Mężczyźni na swoich profilach społecznościowych nie uzyskują tylu polubień za wygląd, czy gdy wrzucają losowe treści, nawet wysokiej jakości. W przypadku kobiet te potrafią wrzucić jakiś marny cytat filozoficzny i uzyskują więcej reakcji, co pozwala im na regulowanie lepszego samopoczucia. Podobnie jest na portalach randkowych, gdzie kobiety dostają ogrom polubień, wielu mężczyzn do nich zagaduje, zaprasza na randki, a nawet chcą płacić za te kobiety. Mężczyźni mają wiele gorzej na tym polu, ponieważ statystycznie i jest to już szeroko omawiany temat. Tylko około 17% mężczyzn uzyskuje polubienia od kobiet w ilości, która nie jest zawstydzająca. Zatem, około 80% mężczyzn może nie mieć z kim nawet na takim portalu porozmawiać, czy się umówić i łatwo w ten sposób nabyć kompleksów czy tej sławnej frustracji, która przez podłe osoby jest wyśmiewana. Masa przeciętnych mężczyzn, a nawet lekko ponad przeciętnych mężczyzn, uzyskuje tylko pojedyncze polubienia, i najczęściej są to polubienia od kobiet z najniższej półki. I co najlepsze, te kobiety wcale chętnie się z nimi nie umawiają, mimo dysproporcji atrakcyjności na korzyść mężczyzn. O tym, która płeć zdecydowanie częściej korzysta finansowo, też nie trzeba mówić długo. Jeśli media społecznościowe kreują samoocenę, to mężczyźni mają na tym polu gorzej. Feministyczne teorie o tym, że panuje jakiś niewyobrażalny spisek wobec kobiet, by te były akceptowane tylko jeśli mają ciało i twarz modelek, jest kompletną bzdurą. Dowodem na to jest to, że jednak więcej kobiet jest w związkach, a więcej mężczyzn jest samotnych nie z własnego wyboru. Podobnie jest, jeśli chodzi o spotkania nakierowane typowo na zabawę i seks.